Kolejny groźny upadek na skoczni. Co tam się działo? Skoki narciarskie. Mistrzostwa Polski. Upadek Karola Niemczyka i chwile grozy na skoczni. Podczas pierwszej serii i konkursu o Mistrzostwo Polski, odbywającego się na skoczni w Wiśle Malince, groźny upadek zaliczył Karol Niemczyk. Szczęśliwie, wyszedł z niego bez szwanku. Zmagania w Wiśle toczą się w bardzo trudnych warunkach, przy silnie wiejącym wietrze i padającym deszczu. Podczas serii próbnej problemy w powietrzu miał Piotr Żyła, zaś podmuch wiatru doprowadził do upadku w pierwszej punktowanej próbie 19-letniego Niemczyka. Zawodnik tuż po wyjściu z progu stracił kontrolę nad nartami i runął na zeskok. Zsunął się kilkadziesiąt metrów w dół, lecz szybko, o własnych siłach wstał i opuścił zeskok. Pierwsza seria zmagań rozpoczęła się o godzinie 15:00. Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAS. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem interim.pl. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment.